Jego krew spadła na tą ziemię. Jego krew wsiąknęła w tą ziemię. I każdy człowiek teraz, który chodzi po ziemi, może zostać oczyszczony przez Jego krew. Krew Jezusa Chrystusa się przelała. To już się wykonało. Wykonało się całe zbawienie. Bóg nie liczy ci grzechów. Bóg nie liczy ci grzechów. Jesteś obmyty we krwi, jeśli to przyjmiesz. Chcę ci dziś powiedzieć, że twoje życie to cena krwi, jaką zapłacił Jezus na Golgocie 2000 lat temu, kiedy to przyszedł na ziemię w ciele. Ale jeśli w twoim sercu realnie nie uwierzysz w tą zamianę krzyżową, jeśli realnie nie spotkasz się z Bogiem, jeśli nie oddasz mu swojego życia i tak idziesz do piekła, to jest prawda Ewangelii. Każdy człowiek na tej ziemi potrzebuje pojednać się z Bogiem. Potrzebuje pojednać się z Jezusem Chrystusem. To zjednaj się, przyjdź do mnie przez krew Chrystusa. Przyjdź do mnie przez krew Chrystusa. To mówi do ciebie Bóg. Możesz go spotkać, ponieważ to jest zmartwychwstały. On nie tylko złożył siebie w ofierze, ale zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów. Bóg w ciele. Miłość. Miłość, która kocha każdego człowieka. Zwycięski Bóg. Zastępów Pan, mój duch dziś wzywa mnie. We imię Jahwe Adonai, mój Abba, wołam Cię, wołam Cię, wołam Cię, wołam Cię. Mam w sercu, z obfitości serca mówią usta. A więc ja śpiewam o Jezusie Chrystusie, którego poznałem, żebyście wy też mogli go poznać, żeby to się wam udzieliło, żeby wasz duch się poruszył i żebyście poczuli, że to, co ja mam w sercu, to prawda. Właśnie możecie dzisiaj poznać Jezusa. To może być dzień zbawienia dla ciebie. Za cenę Jego krwi twoja dusza może być dzisiaj odkupiona. Jeszcze dzisiaj możesz mieć realne doświadczenie z Bogiem. Tak jak teraz widzisz tą rozlaną tutaj krew, tak jak widzisz te ciuchy krwi, tak samo On był cały we krwi, nie otworzył swoich ust. Ludzie na Niego pluli. Ludzie, nie zatwardzajcie swoich serc, bo przelała jest za ciebie krew. Ta krew woła. Co z tym zrobisz? Ja ci dobrze radzę, zrób z tym coś. Może dzisiaj, zamiast tego egocentryzmu, tego zgniłego miejsca, które masz w sobie, mieć tam rzeki wody żywej. Możesz mieć tam źródło życia. Tam, gdzie masz dzisiaj niemoc, możesz mieć moc Boga żywego. O to chodzi w Ewangelii. O to chodzi w dobrej nowinie, dobrej wiadomości Boga do człowieka, która została wypowiedziana 2000 lat temu przez Jezusa Chrystusa. Możesz się narodzić na nowo. Możesz nie mieć egocentrycznego ducha. Możesz być żywy w środku. Możesz mieć pewność zamiast niepewności. Możesz mieć moc zamiast niemocy. I możesz mieć pewność tego, że idziesz do nieba. To nie Bóg wrzuca człowieka do piekła. To człowiek sam decyduje, dokąd idzie. Jezus się ciebie pyta dzisiaj, co chcesz, abym ci uczynił? Czy w ogóle czegoś chcesz ode mnie? Czy chcesz ode mnie życia? Czy chcesz ode mnie uzdrowienia? Czy chcesz ode mnie uwolnienia? Czy chcesz ode mnie mnie samego? Dzisiaj możesz wybrać tego, który za ciebie umarł. Dzisiaj możesz wybrać tego, który za ciebie przelał swoją krew. Masz ten przywilej, honor i zaszczyt. Należysz do Chrystusa, jeśli tylko zapragniesz, nic więcej nie musisz. Zapragnąć i uwierzyć. Zapragnąć, uwierzyć i wyznać. I będziesz mieć życie. To jest kozak. Nikt inny nie zrobił takiej rzeczy jak on.
Nikt inny nie umarł, ile zmartwychwstał. Nikt inny z premedytacją nie zaplanował swojej śmierci tylko po to, żeby uratować człowieka, żeby uratować ci tyłek przed piekłem. Nikt inny. I ja o tym zostałam przekonana w jednej chwili, kiedy zawołałam do tego Jezusa. Zawołałam do Niego jako ateistka. Powiedziałam, zmień moje życie, jeśli jesteś prawdziwy. Jeśli jesteś, to jesteś moją ostatnią wersją ratunku. I wiecie co? Na wołanie serca Bóg odpowiadał. Nie ma czegoś takiego, że wołasz do Boga prosto z serca, a On ci nie odpowie. Nie ma takiej rzeczy, nie ma takiego zdarzenia, ponieważ kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie. Nie po to otrzymałeś życie, by trwonić się na mało ważne rzeczy. Życie otrzymałeś po to, by szukać Boga. I jeżeli będziesz szukać Boga całym sercem, szczerze, On da ci się znaleźć. Ale zawołałam do Boga jak do osoby, w realny sposób, żeby mi pomógł, bo ja byłam desperacko spragniona zmiany. Chciałam zmiany swojego życia. Nie chciałam tego, co mam w środku. Ja się skonfrontowałam z tą pustką, którą mam w środku. I ty też masz dzisiaj niedostatek w środku. Ty też masz dzisiaj egocentryzm w środku, o ile nie spotkałeś się realnie z Bogiem i nie odrodziłeś się z Jego ducha. Dlatego do ciebie krzyczę. Dlatego ci mówię, że to jest święta ziemia, jeśli jej dotkniesz. Jeśli jej dotkniesz przez swoją wiarę, zostaniesz uzdrowiony. Ponieważ tam na krzyżu Golgoty Jezus poniósł każdą chorobę. Zakładasz tylko maskę i się uśmiechasz, że niby wyśmiewasz to, ale to jest prawdziwe. A może twoje serce właśnie krwawi, bo coś przeżywasz w środku. Ale to, co mówię, to prawda. Jezus wziął wszystkie choroby na krzyż. Choroby fizyczne, psychiczne. I wziął wszelki grzech, wszelką patologię. I dzisiaj mogę zostać zbawiony. Za cenę krwi! Za cenę krwi, kochani! Za cenę krwi! Dzisiaj możesz być wolnym człowiekiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu. Otwórz swoje serce. Uwierz, nie udawaj, że nie słyszysz, bo Jezus powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha.